tu Laura i Leon, mój brat. Witajcie na eksperymencie Powietrze. Powietrze ma swoją masę. A więc mamy dwa balony, które się mają taką samą masę. Spróbujmy przebić jednego. Jeden balon jest cięższy od tamtego. Co się stało? Powietrze... Powietrze jest cięższe w balonie niż... Bo tutaj nie ma powietrza. Cześć, tu Laura i Marta. Witajcie na eksperymencie tęcza. Dziś pokażemy Wam, jak wyczarować tęczę. Zaczynamy. Laura i Marta. Witajcie na eksperymencie wianuszek. Dziś chciałam Wam pokazać, jak działa rubirowy. Zaczynamy! Cześć, jestem Natalka. Dzisiaj Wam pokażę eksperyment z powietrzem. Do tego eksperymentu potrzebne ci, jedna igła, sznurek i dwa baloniki. Możecie sobie wybrać, ja sobie wybrałam czarny, choć to jest mój ulubiony kolor. Ja już to zrobiłam wcześniej. Z nitką to chodzi tam, gdzie jest taki pęk, robimy nitkę. A z nitką i kijem chodzi tak, jak ja już rozumiałam wcześniej, znaczy, no, mój tata to zrobił w ten sposób. Więc zgrzejcie sobie to, żeby odkryć. O, jeden i... I drugi. Musicie jednocześnie zawiesić. O to chodzi, że jak pękacie, to musicie jeden balon i zobaczycie, że powietrze jest cięższe od niczego. Dzisiaj Wam pokażę, jak wyczarować w domu tęczę. Oto potrzebna płyta i kartka duża i latarka. A tym zaczynamy. To takie jest tęcza. Jeszcze taki w oku. Tu. Tu jest takie. A potem dzisiaj kończymy. Pa! Cześć, tu Wojtek. Dzisiaj Wam pokażę, że mam siłę powietrza. A ten do eksperymentu będą potrzebne 4 balony, posklejacz i suszarka do włosów. A tym zaczynajmy. Siła powietrza?
Cześć, Wojtek. Dzisiaj Wam pokażę eksperyment z wodą. A tam będą potrzebne szklanka pełna wody oraz coś do podtrzymywania i kartka z bloku dużego i latarka. A teraz patrzymy. Tu jest tańka. Widać? I oto zakończy się nasz eksperyment. Pa!